Siemanko, jak już wiadomo, glitch na Frozen Money spaczowany, ale to nic, mamy inne kopiowania, ja tu pokażę solo. Ustawiamy sobie swobodny tryb celowania, najlepiej robić to na sesji dla zaproszonych. Potrzebujemy salon gier, tam auta, które stracimy, mobilne centrum operacyjne, na miejscu trzecim musi być przechowalnia pojazdów. Nie tam jakiś warsztat czy coś, czy garaż, czy co tam kurde jest, tylko przechowalnia pojazdów. No i jak mówiłem, salon gier i tam umieszczone elegy. Najlepiej robić to właśnie na elegy. Ja tu mam Sancheza, później go zastąpię. Na motorze to tak dobrze nie wychodzi jak na tym elegy, bo nie widać kiedy tam postać drzwi otwiera. No świruję, da radę też i na motorze. W mobilnym musimy mieć już auto, które chcemy sobie skopiować. No te kopiowania akurat nie wymaga od nas tablica i fruta, bo przenoszą się tutaj nam te tablice z tych pojazdów, które tracimy. No i tak, wyjeżdżamy z mobilnego, zostawiamy tutaj auto w bunkrze. Teraz pokażę od razu, bo ja już tu nie mogę wyjść z bunkra, bo wcześniej właśnie sprawdzałem tego glitcha i pokażę od razu, jak się z niego wydostać, jak się będzie robić drugą kopię. Jak robicie pierwszą, to można normalnie wyjść tymi drzwiami. Jednak już się robi drugą, trzecią, kolejną, nie da rady, dlatego trzeba będzie wejść do mobilki, nią wyjechać na zewnątrz i po prostu odesłać do bunkra. Wsiadamy, dajemy gazu. To jest jak robimy drugą już kopię i kolejną. Jak pierwszą, to normalnie zostawiamy auto do kopiowania w bunkrze i wychodzimy normalnie tą bramą. Tutaj ja już jestem, bo robię kolejną kopię. Duże pojazdy mobilne odeśli do przechowalni. I teraz musimy udać się do swojego salonu gier. Można zarejestrować się w Sekuro Surf, wezwać sobie Buzarda albo dojechać tam autem z ulicy. No ja mam akurat teleport, to sorry, no to nie będę tu ani jechał, ani leciał. Wchodzimy do tego naszego salonu gier. Najlepiej to wejść od strony garażu i przejść tam. I tak trzeba się udać do baru, i tak trzeba się udać do baru. Tak, żeby zostały nam otwarte drzwi do zejścia do tej piwnicy. Jeżeli ktoś będzie wchodził normalnie tutaj tymi drzwiami, które widać na obrazku, no niestety najpierw musi się udać tam do tej kurwa szafy, żeby te drzwi sobie otworzyć. No ja tu akurat drzwi mam otwarte, bo tak jak mówię, no już robiłem wcześniej, sprawdzałem tego glitcha, robiłem kopię, dlatego tu już mam drzwi otwarte. Ale no, najlepiej wejść tu piwnicą, iść, one nam się tu same otworzą i już zostają otwarte. Jeżeli ktoś wchodzi przed nim wejściem, no musi tu najpierw przyjść i otworzyć. Teraz tak, podchodzimy do tu do baru, tak żeby była opcja D-padu w prawo. A tu pisze mi, że kasa w sejfie. No to poczekamy. Teraz tak, klikamy start. Można też do znajomego, nie trzeba koniecznie na ekipy, no ale ekipy, rankingi. Pierwsza lepsza, bo tam najwięcej jest ludzi. Wybieramy któregoś. No i tu jest ryzyk fizyk, nie wiemy jakie on ma celowanie. No ale liczymy się z tym, że będzie miał inne. Klikamy. Dołącz do gry. Mamy pozyskiwanie danych. Wyskoczy, czy chcemy dołączyć do sesji. To ten komunikat potwierdzamy. Drugi anulujemy, jeżeli ma inny tryb celowania. I teraz znowu klikamy start. dajemy teraz D-pad w prawo. Start online. Zestaw początkującego kryminalisty, wychodzimy z tego, akcja rozegraj, stworzone przez Rockstar, misja tytaniczna robota, czy chce i mam tu komunikat o błędzie, go potwierdzam, teraz jeszcze raz, start online, nie zestaw kryminalisty, tylko kup karty Shark, załadują nam się, wychodzimy, zamykamy to i teraz możemy chodzić po salonie gier z opcją D-padu w prawo. Tutaj teraz pokażę w zwolnionym tempie, co trzeba tu zrobić przy tym samochodzie. Podchodzimy do niego, klikamy Y albo trójkąt, żeby wsiąść i jak nasza postać tam wsiądzie,
Dajemy D-pad w prawo i trzymamy gaz. Możemy to zrobić nawet jak usiądzie D-pad w prawo i gaz i trzymamy cały czas. Czyli tak, daję D-pad w prawo, jak moja postać wsiądzie, to od razu daję krzyżyk w prawo, krzyżyk w Y, kurwa, trójkąt, wsiadam, moja postać wsiądzie, daję D-pad w prawo i trzymam cały czas gaz. Moja postać jest niewidzialna. Teraz powinniśmy się zrespić na piechotę. Tu nie wiem dlaczego mi dwa razy niby z autem wyjechałem, ale auto znikło. Miałem kleks, jak wróciłem do bunkra, mówię, czy będzie te EC, czy nie będzie, ale było. No tu widać było. Wyjechałem autem, ale ono znikło. No my powinniśmy w ogóle wyjść na piechotę, no ale tak jest też dobrze. Teraz musimy wrócić z powrotem do bunkra. Tu powtórzę jeszcze raz, tam specjalnie pokażę, skopiuję jeszcze jedną kopię i o to samo. No klikam Y albo trójkąt, żeby wsiąść, jak moja postać wsiądzie, praktycznie już siedzi. Klikam D-pad w prawo i gaz i trzymam cały czas gaz. Jeżeli kliknę ten D-pad w prawo za szybko, to cofnie mnie z powrotem do baru. Jeżeli tam klikniemy inaczej, tam trójkąt czy Y, potem D-pad w prawo i dopiero później klikniemy sobie tylko gaz, może się okazać, że wyjedziemy tym samochodem na zewnątrz. Mówię, jak nasza postać wsiada, dajemy D-pad w prawo i gaz, od razu trzymamy. Tu teraz wsiadamy już do auta, które kopiujemy, podjeżdżamy pod mobilkę, D-pad w prawo, potwierdzamy komunikat zamianie pojazdów, oryginał przeniósł się miejsce tego LED, które traciliśmy. Tu mamy świeżą kopię. No i teraz, żeby skopiować kolejne auto, wyjeżdżamy nim z mobilnego, też zostawiamy je w środku. No i tu już trzeba. Drugą kopię już trzeba wyjechać niestety mobilnym na zewnątrz, je odesłać. Wezwać sobie albo tego buzarda, którego mogliście wezwać wcześniej nim, albo pojazdem z ulicy. Nie wiem, jakby to się miało z teleportem przez te niebieskie akcje. Nie próbowałem nawet. Nie mam pojęcia. Ja tu sobie jeszcze zastąpię tego Sancheza tym Elegy. No i tutaj jeszcze raz. Wyjeżdżamy mobilnym, odsyłamy je do przechowalni. Bo tak jak na początku było widać, ja już nie mogłem wyjść z bunkra. Nie miałem w ogóle opcji, żeby tam napisu opuść bunkier. I wyjeżdżam, odsyłam, udaję się z powrotem i robię te same kroki tam przy tym barze. Już teraz można wejść normalnym wejściem, bo drzwi będą otwarte, udajemy się od razu do baru i to samo. Stajemy przy ladzie, tak żeby była opcja D-padu w prawo, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy, wchodzimy na zestaw kryminalisty, z kryminalisty na tytaniczną robotę. Wyskoczy nam, że akcja nieaktualna, potwierdzamy to, wchodzimy na kup karty Shark, wychodzimy z tego i możemy chodzić po klubie nocnym z opcją D-padu w prawo. Jak wsiądziemy znowu do auta, robimy to samo, tu się powtarzać będę, no. Klikamy Y czy trójkąt, żeby wsiąść, jak nasza postać posadzi praktycznie dupę na siedzeniu, dajemy D-pad w prawo i gaz jednocześnie praktycznie, i z tym, że no minimalnie ten gaz, żeby nie było, że wyjedziemy. No musimy wyjechać na zewnątrz. Ja tu jeszcze raz zrobię te kroki, jeszcze raz powiem i też spowolnię filmik, żeby tam było widać, jak ja to klikam, te wsiadanie, prawo i gaz. Tylko ten gaz trzeba trzymać. Idziemy do lady. Jest opcja D-padu. Online, ekipy, rankingi. No można tutaj do znajomego. Jest tu pewniejsza sprawa, że jak będziemy wiedzieli, że znajomy gra na innym trybie celowania. Tu potwierdzam, drugi anuluję. D-pad w prawo, zestaw kryminalisty. Wychodzę, odpalamy akcję. Rozegraj tytaniczna.
nieaktualna, potwierdzamy, teraz online, kup karty Shark, wychodzimy i możemy chodzić z tym D-padem w prawo. No, udajemy się do auta. No tu trzeba pamiętać, żeby te drzwi były otwarte, bo już później nie wejdziemy. I to samo, staję przy samochodzie, tu, tak jak mówiłem, kopia się przeniosła, oryginał znaczy się. Tak, klikam trójkąt, moja postać praktycznie już siedzi w aucie, to klikam D-pad prawo i gaz, i ten gaz trzyma. Bang, w prawo i trzymam cały czas gaz. Tu jestem niewidzialny, tak właśnie musi to wyglądać. Tu znowu nie wiem, dlaczego wyjechało mi to auto, no ale znikło, no tak jest też dobrze. Jak wyjedziemy nawet, jak tu u mnie widać, i ono znika, to też jest dobrze. Gorzej, jak wyjedziemy, auto zostanie. No to już jest dupa, trzeba wrócić do bunkra, wyciągnąć IC i próbować od nowa. Teraz wrócę tu do bunkra, zapisać kolejną kopię i skoczę jeszcze raz do salonu gier, pokazać, że mam dwie nowe kopie. No, szkoda, że tamten gdzieś spaczowany, kto zdążył na kupować Deluxe, to ma, kto nie, no ma niestety pecha. No możliwe, że będzie na weekend wypuszczone obejście tego patcha. Elo.